tej ludziska w głowie mi się nie mieści, że to znowu grzechu 40. Ale tak właśnie jest. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w ROM Total War 1. Z tego co pamiętacie, ostatnio było mi dane rozegrać całkiem sporą kawalkadę dosyć ciekawych i krwawych bitew z Cesarstwem Rzymskim. A dzisiaj... Dzisiaj znowu czeka nas krwawa i podła bitwa z Cesarstwem Rzymskim. Tak więc specjalnego urozmaicenia w rozgrywce tutaj nie będzie, nie doszukujcie się czegoś takiego. Oczywiście jest ponownie ród Scypiona Afrykańskiego, mamy tutaj troszkę piesków, mamy tutaj welitów, mamy tutaj hastati, mamy również jakieś katapulty, tak więc będzie ciekawie. Oczywiście komputer pokazuje mi, że nie mam szans. Pokazuje mi w serdeczny sposób środkowy palec. Grzechu, Sumbagu, nie dasz sobie rady, ale spokojnie, ludziska, nie takie bitwy już ogarniałem. Udowodnimy komputerowi, że się myli. Zwycięstwo kocha rozwagę. Łacińskie przysłowie. No, dosyć mądre. Tylko skoro to jest łacińskie przysłowie, to szkoda, że tych słów nie napisali w łacinie, bo chętnie bym się dowiedział, jak to w łacinie brzmi, chętnie bym się takiego przysłowia nauczył. Jest ono mądre, zapada w pamięć, jest krótkie, zwięzłe i na temat. Niestety... jakiś scumbag postanowił to przetłumaczyć na język polski w 100%. What? To jest... To Afryka to ma być? Serio? To jest Afryka? Tak trochę... nie żebym się czepiał, ale jak dla mnie to mało afrykańska ta Afryka. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszędzie w Afryce są typowe pustynie, takie jak Sahara. Takie ziemie też się trafiają, ale te drzewa to słabo mi Afrykę przypominają. Ale dobra, może się czepiam. No nie wiem, może faktycznie doszukuje się dziury w odbycie. Ciężko powiedzieć, ciężko to sobie... What? No nie, gro, błagam się, no nie. No to teraz już naprawdę nie doszukuje się dziury w odbycie. Czy wy widzicie tamtą flotę? No nie, to jest po prostu jakaś paranoja. Statki na lądzie, statki sobie pływają po lądzie. Ja pierdykam. No dobra. Przemilczę to, ta gra jest już stara, ma swoje lata, może mieć również swoje wybryki tego typu. Poza tym jej świat jest bardzo rozbudowany, sama w sobie jest bardzo rozbudowana, tak więc jestem w stanie przymknąć oko na tego typu błędy. Zresztą najnowsze produkcje też podobne błędy mają, chociaż ja ostatnio takie błędy widziałem... w jakiej grze? Chyba w GTA San Andreas, jak ogrywałem. Tam takie kwiatki się zdarzały, jak na przykład samochody pod ziemią. Natomiast... no ale dobra, jestem to w stanie przebaczyć, tak jak mówię, gra jest złożona, jest potężna. Wiecie co mnie wkurza? Znaczy, nawet nie tyle wkurza, co po prostu mnie troszeczkę deprawuje. Mianowicie ten fakt, iż z bitwy na bitwę tutaj w Afryce moja armia ma coraz mniej ludzi walczących wręcz. No te oddziały sobie dosyć solidnie ubożeją z batalii na batalię. Popatrzcie. Jak te oddziały wyglądają? No, ile tu jest osób? 17. No błagam was. Tak więc, no kurczę, nie wygląda to najszczęśliwiej, bo wróg ma cały czas takie same armie, tych samych rozmiarów, no bo on sobie dosyła ciągle nowe. Ja ciągle polegam na jednym wojsku, które no niestety ubożeje. Ubożeje, no bo co ma zrobić, no. Uuu, damn! Czemu tak z boku? Zboczeńcy z boku mnie chcieli zajść. Co to? Zamach lojki, co to jest? Czekajcie. Nie tak. O, coś bardziej w ten deseń. Tak się ustawcie. A wy? Kurde, oni mają katapulty. Nie no, na razie będę na nich czekał, bo... chyba nie ma sensu do nich podchodzić. Nawet pomimo tych katapult. No, zobaczymy. Dziabnę sobie herbatki. Wasze zdrowie. Grzegorz Max Golonko, Boston, Massachusetts. Tak jest. No mniejsza. Ale te, nie, jeszcze raz sobie muszę ciapnąć, no po prostu. O, jak se teraz pociągnąłem, jak se pociągnąłem! Ambrozja. Naprawdę, czułem się spragniony. Herbatka, pyszna sprawa. Mniejsza o większość, większa o mniejszość. Ostatnio opowiadałem wam znowu o Imperium Mongolskim. O potężnej ordzie tatarskiej, mongolskiej.
W zasadzie można powiedzieć, że to była orda mongolska. Natomiast tak samo jak tam ten kraj był nazywany mianem Mongolii, natomiast w kraju polskim nazywaliśmy ich Tatarami. Dlaczego? Dlatego, że Tatarzy faktycznie zamieszkiwali pewne obszary wielkiego stepu i myśmy głównie Tatarów na tym wielkim stepie znali. Oczywiście stanowili oni stosunkowo niewielki odsetek wszystkich Mongołów i obszarów Mongolii, bo tak jak mówię, to były tylko wybiórcze obszary, no ale Polacy, jako że mieli do czynienia tylko z maluteńką cząstką wielkiego stepu, no to również odnosili się do tej niewielkiej próby, z którą mieli do czynienia. A przypominam wam, że no mieliśmy jednak do czynienia z wielkim stepem, dlatego że myśmy kiedyś bezpośrednio z nim graniczyli, przecież na litość boską Polska kiedyś była od morza do morza, od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego. Myśmy prawie się stykali z Krymem. Zaraz obok nas był Hanat Krymski. A przypominam wam, że Imperium Mongolskie w XV wieku rozpadło się na poszczególne podhanaty, kiedy potężna orda się rozpadła. Zobaczę, jak to teraz będzie. Kiedyś słabo wyszło z taranowaniem piechoty. Wow! No i to wygląda. To faktycznie ładnie wyglądało. Panowie, rzucacie? Kurde, te psy znowu. Troszkę za daleko tych oszczepników ustawiłem. Chciałbym, żeby ta moja konnica, jak się wystrzela, a już się wystrzelała, uderzyła na ich katapulty. I chciałbym, żeby nie zrywała od ich oszczepników. Niestety to się stało właśnie. Moje rydwany jeszcze nie uciekły, więc zbiorę je w kupę. Co prawda, no... Już zbyt wiele... No szlak! Co z tymi psami jest nie tak? W dupę se smoknijcie! Zasrane psy! Pies ma być przyjacielem człowieka, więc jakim prawem on mnie źre? Proszę mnie nie źreć! O Boże, kolejna wataha psów! Nie wygląda to najlepiej. Szczerze mówiąc, ja tą bitwę mogę nawet przegrać. Dobra, katapulty im się poddały. To jest dobre. Ja to naprawdę mogę przegrać. A może nie? A może tak? Nie wiem. Czy są nieprzewidywalne? Ciężko mi powiedzieć, jak one się zachowają. Kiedy na przykład skapitulują. Czy pies ma w ogóle jakiekolwiek morale? Prawdę mówiąc, gdyby tą grę traktować w 100% realistycznie i faktycznie doszukiwać się wszędzie tego 100% realizmu, to pies morale nie powinien mieć. Pies jest zwierzęciem. Pies nie ocze... Oj, szlak. Już raczej ich nie uratuje. Ale postaram się wyciągnąć stamtąd. Pies nie ocenia w racjonalny sposób otaczającej go rzeczywistości. Człowiek może tracić morale, bo człowiek może dojść do wniosku, że bitwa jest na pewno przegrana. Człowiek może zauważyć, że no jest w takiej sytuacji, że na pewno czeka go śmierć i wtedy jego morale upada. Pies takiej sytuacji nie dostrzeże, bo on nie myśli logicznie. Pies może się czuć przerażony, pies może oczywiście czuć się... Szlak, nie odczepili się tej jazdy, no. Może czuć się w gniewie, przepełniony jakąś taką nienawiścią i zawiścią bitewną, szałem bojowym. Natomiast myślę, że morale raczej mieć nie może. Czekajcie, czekajcie, zrobimy tak. No, ja nie wiem, jak to będzie z tą robotą, ale ja to mogę przegrać. Żeby tylko chronić naszą piechotę generalską. No, mogę to przegrać. Szybko, okrążcie ich. Wy tutaj. Wy na razie się cofnijcie. Musimy się trzymać w kupie, oni mają jeszcze dużo konnicy. Muszę pilnować, żeby moje wojska się nie rozdzieliły. Żeby wszystkie były zabezpieczone. Teraz wejdziemy na dupę tym. Mam jeszcze lekką przewagę liczebną na froncie, na polu walki. I postaram się z tej przewagi korzystać. Mogę okrążać oddziały wroga. To właśnie tutaj będę czynił. No i od razu ich morale padło. To jest bardzo fajne. W zasadzie nie mogę już zbytnio korzystać z potęgi falangi, dlatego że
muszę do wroga dobiegać, bo on ma jeszcze osoby, które rzucają włóczniami na dystans, więc w momencie, kiedy będę powolutku dochodził falangą, no to po prostu polegnę. Zanim zdołam do wroga dojść, to mnie tak obrzuca tym wszystkim. Nawet zwykli peltaści jakoś sobie dają radę z konnicą, co jest takim ciekawe. No i kontynuując. Zacząłem wam opowiadać o Imperium Mongołów. Aha, właśnie, nie skończyłem jeszcze. Dlaczego Polacy utożsamiali sobie Mongołów z Tatarami? Myśmy Tatarów i Mongołów nie rozróżniali. Wszystkich nazywaliśmy mianem Tatarów, dlatego że myśmy bezpośrednio graniczyli z tak zwanym Wielkim Stepem. Nasze ziemie dochodziły do Khanatu Krymskiego. Z tego co wiemy, w XV wieku Imperium Mongolskie zostało podzielone na poszczególne chanaty. Powstał w ten sposób Khanat Syberyjski, Astrachański, Krymski, Kazański i Uzbecki, z tego co pamiętam. Chyba tak, chyba Uzbecki. Jeden z tych chanatów właśnie z nami graniczył, on potem stał się protektoratem Imperium Tureckiego, następnie Imperium Osmańskiego. O, jeszcze mam nawet konnicę, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Zaczniem to. Jest konica wroga, tam jest. Dobra, będę z jej strony szedł. Muszę zebrać moją piechotę i wszystkie moje wojska w jednym miejscu. Zobaczymy, co mi tam jeszcze zostało z tych wszystkich oddziałów. Coś tam jeszcze mam. Utwórzmy jeden potężny front. Pomogę. I to jest dobry powód. Ustawimy się tutaj na razie. Muszę to jakoś przegrupować. Jeszcze mają tam oddziały. Ale chyba uciekają. Nawet te, które nie uciekały do tej pory, chyba uciekają. Zobaczymy. I jako, że Polacy bezpośrednio z tą niewielką grupką Tatarów, którzy akurat mieszkali na terenie Wielkiego Stepu, mieli do czynienia, no to zwykli już wszystkie ludy, które przychodziły z Wielkiego Stepu, utożsamiać sobie z Tatarami. Nieważne, że to byli Mongołowie, a nie Tatarzy, no myśmy ich zwykli nazywać mianem Tatarów. Natomiast odnosząc się znowu do tego, o czym mówiłem, czyli do kultury rolnej, do tego, dlaczego właśnie Imperium Koczownicze, tych ludów koczowniczych, jakimi były ludy mongolskie, doszło do takiej potęgi. Tak jak wam mówiłem, Wielki Step był nieurodzajny i kreował konflikty zbrojne z biedy. Już wam zaznaczyłem w tej serii, że przyczyną wszystkich wojen jest albo nadmierne bogactwo, albo nadmierna bieda. Przyczyną wojen mongolskich była nadmierna bieda. Czasami, raz na kilka lat, na tych wypalonych stepach, gdzie rosła tylko trawa, zdarzały się tak potężne nieurodzaje. Znaczy no, nie można tutaj mówić o nieurodzaju, dlatego że myśmy tam nic nie uprawiali jako cywilizacja ludzka, no ale jednak wypasaliśmy tam bydło. I czasem zdarzały się tak potężne susze, albo tak srogie zimy, że już nie byliśmy w stanie wypasać bydła, no bo trawa się nie odnowiła. I wtedy ludzie byli zmuszeni do tego, żeby zmigrować w inne miejsca. No bo sorry Wery, ale jeżeli nasze krowy już nie miały co żreć, mówiąc kolokwialnie, no to musieliśmy im zapewnić jakieś pożywienie. Jak wyglądała sytuacja w takich momentach? Już wam troszeczkę o tym opowiadałem. No ale najczęściej to wyglądało tak, że w momencie, kiedy widzieliśmy, że już nie ma możliwości przetrwania, że już nie mamy faktycznie co tym krowom zapewnić, no to migrowaliśmy. Tak jak uczyli nas nasi dziadkowie i pradziadkowie, to były w końcu ludy koczownicze, więc one nie widziały w migracji kompletnie totalnie nic dziwnego. Skoro nie tutaj, to może za górką będzie lepiej, może tam się okaże, że tam jest jednak zielone wzgórze, jakaś zielona potężna łąka i akurat tam za wzgórzem będzie naprawdę żyzny obszar, gdzie te nasze krowy będą mogły się wyżywić, prawda? Więc ruszaliśmy, zbieraliśmy te nasze wszystkie majdany, nasze jurty, obozowisko, rodzinę, całą rodzinę tego konkretnego pasterza, czyli tak zwaną ałę, która miała powiedzmy te 400 osób i ruszaliśmy z naszym bydłem za wzgórze. I co? I kiedy susza była, no, jako tako lekka, to prędzej czy później natrafialiśmy faktycznie urodzajny obszar. Obszar, w którym była jeszcze zielona trawa, nasze krowy mogły się dalej paść, byliśmy zadowoleni. Ale jeżeli susza była naprawdę potężna, to atakowali nas Scypionowie.
No nie, no kurde, dopiero co się wybroniłem. Janusz, miejże litość. Łysa pało, ty glaco. Dziubuś. No błagam cię, stary, jak tak można? To nie po bożemu jest. Nie po dionizosowemu. Aha, magiczny... Dziękuję ci, groza, magiczny guzik odwrotu w momencie, kiedy tego odwrotu nie mogę zrobić. Dziękuję ci, groza, zapomniałem, że ty masz takie motywy, że masz takie mechanizmy. Jak ja mogłem zapomnieć? Przecież to jest takie oczywiste. Boże... Daj mi cierpliwość, żebym wytrzymał w tej stumbagowej grze. Na jakie... Powtórzę to po raz kolejny, ja już to mówiłem, ale... Na jakie gówno gra daje mi możliwość naciśnięcia guzika odwrót, skoro to nie jest odwrót, tylko rzeź? Po co gra daje mi możliwość naciśnięcia guzika odwrót? To nie był odwrót, gra nie dała mi możliwości odwrotu, więc po jakiego grzyba mogłem nacisnąć guzik odwrót? Słucham, Sego, słucham się. Creative Assembly, twórcy gry, słucham was. Naprawdę, czym się kierowaliście, wprawiając tego typu mechanizmy? To jest debilne, to jest niczym nieuzasadnione. No ale dobra. Już się wygadałem. Mój krwotok wewnętrzny się zakończył. Straciłem armię przez głupotę gry. No gdybym wiedział, że nie ma możliwości odwrotu, no to bym nawet tego nie próbował, no ale mniejsza. Tak czy inaczej... Co, no kolejna armia, tak? Dobrze. Nie mam, szczerze mówiąc, znowu ochoty walczyć z tym Scypionem. No ile można? Już pokonałem chyba z 10 jego armii, no. Czy w ogóle jego wojska jakoś ubożeją? Czy widać jakiś progres? Siły zbrojne. Aha, no to spoko, no. Nawet 1/4 ich wszystkich wojsk nie pokonałem. No to kciuki w górę, naprawdę, łapkować, fajna sprawa. Oj, bo się pogniewamy zaraz. Jak ty mi grobę już takie Janusze pod nogi rzucać. Dobra. W takim razie muszę to troszkę inaczej rozegrać. Skoro oni bez przerwy będą spamować tymi oddziałami. Myślałem, że powoli zmierzają ku końcowi, no ale wszystko wskazuje na to, że jednak tak nie będzie. To tutaj kreuję potężną armię. Skoro tak, a nie inaczej, no to tak. Musimy sobie jakoś radzić. Cnie, co tak? No oczywiście. Wy desantujecie się przy Atenach, ale na początku zobaczmy, co tu jest. O, chyba nic. W każdym razie nie widzę tutaj żadnych strasznie potężnych sił. Zbudujemy sobie 2 tarany, 2 drabiny, 1 wieżę oblężniczą i 2 podkopy Jeden podkop wystarczy. To i tak jest takie oblężenie pełną parą. Nie będę potrzebował aż tylu rzeczy, no ale skoro mogę, to czemu nie? Dobra, ty dojdziesz tutaj i teraz tak, chciałbym... Szlak ty miałeś po drodze... No goddammit, miałeś po drodze wybudować basztę. Widzicie, pamięć mam dobrą, tylko że zapominam, to jest ten problem. Dobra, cofnij się. O Boże, Boże. No i dobra, i tutaj chciałbym wykreować kolejną armię, która ruszy na wroga. Wezmę najlepsze oddziały, jak to tylko możliwe. Łucznicy, konnica. Wszystko, co się tylko da. Takiego najporządniejszego. Łączycie się z tymi wojskami. A, szlak. Dobra, to wezmę konnicę. Konnice, słoniki. Łuczników, bo ich nie ma w tej armii, z tego co widzę. Jeszcze troszkę konnicy, ale może takiej pełnoprawnej. No i piechotę. Powiedzmy, że piechotę. Zrobimy tak. Reszta niech się cofa do miasta, które już tak troszkę jest jakby niezadowolone. To nie wróży najlepiej. Może jednak trzeba było wyrżnąć tą ludność lokalną. Nie wiem. Będę werbował. I teraz tak. Ta potężna armia oczywiście ma ruszyć na wroga. Myślę, że zdobędę nią Larisę. Takie jest założenie. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Na północy... No, na razie czekam. Poczekam i popatrzę. Nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer down, Oczywiście. Tutaj poczekam, mam strasznie dużo wojsk łuczniczych, aż tyle nie potrzebuję, prawdę mówiąc. Zwykła piechota się przyda.
No i co? No i jajco, co tu jeszcze mogę zrobić ciekawego? Gro, jak myślisz, co jeszcze? To mogę zrobić. No raczej. Raczej ze zwycięstwa, czego żeście się spodziewali? Tutaj kolejna armia buntownicza, a tutaj jeszcze jedna. Po prostu nic, tylko się cieszyć. Tyle szczęścia na raz, no. Tyle dobrodziejstwa ze strony gry. Werbunek w Antiochii jest, bardzo dobrze. Tutaj już flota podpłynęła, żeby coś na nią załadować. I faktycznie to uczynię, coś na nią załadujemy. Myślę, że... Myślę, że tych dwóch panów... No i troszkę tej doborowej jazdy. Trzy oddziały katafrakty, dwa oddziały słoników załaduję, ale to jeszcze poczekam, aż ten oddział się dokreuje do końca. Tutaj coś się dzieje. Stworzymy jeszcze jeden garnizon i coś do zadowolenia. Na przykład to. 30% Dionizos! Gdybyś był realną istotą, to normalnie po stópkach bym cię całował, panie Dionizos. Za te wszystkie orgiastyczne orgie, co to mojemu narodowi, żeś tak pięknie wyprawił. No, i to się nazywa szybka bitwa. Oczywiście to tylko kwestia czasu, aż tam pojawią się kolejne buntownicze armie, no ale przemilczę to. Tu się na pustyni ostatnio rozwinęło miasto, a jeszcze się rozwija, dobra. Się rozwija, to niech się rozwija, ja tam przeciwko rozwojowi nic nie mam, żeby nie było. Że jakiś wróg rozwoju jestem, nic bardziej mylnego. No i co? Tu też się wszystko werbuje, no i dobrze, niech się werbuje. W Sardes jeszcze coś będę werbował. Ateny oblegam. No w pytkę jednym słowem. Zapiszę to sobie, cały czas czuję się zażenowany tą sytuacją, która miała miejsce na południu, no ale dobra, nie będę płakał. Twardym trzeba być, a nie miętkim. Ma się te 25 lat, trzeba znosić takie rzeczy. Ale takie rzeczy, żebym znosił? Oj, to już chyba będę płakał teraz. Oj, to teraz to już chyba tak. Na północy i na południu, no błagam was, ja nigdy nie skończę tej wojny. To się będzie ciągnęło jeszcze 600 tur. Co wy tu macie? Skorpiony i balisty, tak? Gladiatorzy. A w drugiej armii? No to no błagam, no co wy robicie, no gdzie rozum? Ja to znowu muszę rozgrywać sam, znowu muszę marnować czas, a to jest oczywista bitwa do zwycięstwa, tak samo jak zresztą ta północna. Więc wypowiadacie mi takie debilne bitwy, zamiast zebrać jakieś potężne armie, ruszyć całą kawalkadą, całym skupiskiem, całą chmarą ludu na mnie i faktycznie wypowiedzieć mi walną bitwę, którą mogę przegrać, to ruszacie takie dupo oddziały. A idź pan w ogóle, z czym do ludzi, dzieciaku? Co my tu mamy? Zaraz, gdzie to jest? A, to jest przy Atenach, no tak. Straszne pustkowie jak na obszar przy Atenach, szczerze mówiąc. Tam aż takich pustyń nie ma, no ale dobra, co ja się tam znam. Ja tu tylko sprzątam. Tutaj stacjonuje moja flota. Całkiem potężna. Sam mogę wybrać przedpole. Co, no, myślę, że nie będę kombinował. Tak jak są ustawieni, to jest całkiem niezłe ustawienie. Mam tutaj sporo konnicy. Rozgromię ich. I to przed świtem. Jakem grzechu 40. Błagam cię, Janusz, nie ośmieszaj się w ogóle. Takie aremki, mój drogi, takie aremki to mnie w przedszkolu uczyli pokonywać, rozumiesz? W przedszkolu mnie tego uczyli. Po południowej drzemce pani przedszkolanka wyciągała bat i mówiła: grzechu, a teraz normalnie strategicznie mi się broń, bo Rzym nadchodzi. I trzeba się było bronić, nie było, że boli. Tak, nie wiem co za pierdoły opowiadam, mniejsza. Tak czy inaczej, powracając do tematu ciekawostek,
No i o czym to ja mówiłem? No o tym, że czasem występowały takie susze, że nie mieliśmy co ze sobą zrobić. No i faktycznie, kombinowaliśmy, jak każdy człowiek. W sytuacji podbramkowej każdy człowiek zawsze zwykł kombinować, no bo coś trzeba robić, prawda? Nie można załamać rąk i powiedzieć, no to w takim razie umieramy, to na razie. Tylko trzeba coś wymyśleć, jakoś zaradzić problemowi. Tak zresztą powstawała cywilizacja ludzka, to jest dosyć normalne zachowanie, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju odruch. Dlatego też na stepach również ludzie starali sobie jakoś się uporać z suszą, jakoś dać sobie z tym radę, coś zaradzić, zrealizować jakieś pomysły. A nuż widelec, może za sąsiednim wzgórzem będzie lepiej, może tam już trawa będzie nieco zieleńsza i jednak nasze krowy będą miały co żreć. Dlatego też dochodziło do migracji. Migracji, która na początku była dosyć kameralna, tak jak mówiłem, za sąsiednie wzgórze, potem jak za sąsiednim wzgórzem okazywało się, że tam też jest susza, też nie ma co jeść, no to szliśmy dalej, za kolejne wzgórze i kolejne, aż w końcu przeszliśmy w ten sposób, jak ci gladiatorzy, w końcu przeszliśmy w ten sposób kilkadziesiąt kilometrów i okazało się, że nigdzie nie ma zieleńszej trawy, że nigdzie nie ma niewypalonych przez słońce obszarów, że niestety, ale no sorry Wery, wszędzie jest nieurodzaj, wszędzie trawa wyschła. No i co w tym momencie człowiek robił? No patrzył na te swoje biedne krowy, które chudły z dnia na dzień, które miały już biedę w swoich krowich wielkich ślepiach. No i widać było, że długo to one nie pożyją, bo potrzebują jedzenia. Dlatego też jedynym rozwiązaniem, które mogliśmy przedsięwziąć, było zabicie tych krów, żeby odratować jeszcze to mięso, które z nich zostało. Więc faktycznie mordowaliśmy nasze krowy i szliśmy dalej, bo trzeba było coś wykombinować. Liczyliśmy na to, że znajdziemy innych ludzi, którym będzie można odebrać ich dobytek, których będzie można ograbić, żebyśmy mogli wyżyć. Czyli jest to piękny, idealny wręcz przykład wojny, która powstała z ubóstwa. Nie mogliśmy sami przeżyć, więc chwyciliśmy się brzytwy i zrobiliśmy wszystko, aby odebrać naszemu ewentualnemu sąsiadowi środki do życia. Jako, że to był nasz sąsiad, którego znaliśmy już ileś tam lat, czuliśmy zbieżność kulturową, czuliśmy zbieżność cywilizacyjną, tak jak mówiłem, na stepach nie było państw, tak więc zbieżność narodowa to nie była, no ale jednak ci ludzie czuli ze sobą jakieś pokrewieństwo, no to nie bardzo nam się widziało, żeby tego naszego sąsiada uśmiercać. W końcu nie byliśmy barbarzyńcami, a zwykłymi pasterzami. Dlatego też, kiedy nasza ała przychodziła do ały sąsiada, zadawaliśmy pytanie. Stary, my już nie mamy co jeść. Idziesz z nami? Czy walczymy o twój dobytek? Naprawdę tego nie chcę. Lubię cię, stary, znamy się od lat, nie chcę cię zabijać, więc zastanów się dobrze, bo może się połączymy i pójdziemy wspólnie dalej na kolejnego sąsiada. I tak jak wam już mówiłem, w ten sposób powstał piękny efekt kuli śniegowej. Na początku było 400 osób, potem się z tego przeradzało nagle 1000 osób, tym 2000, 3000, 4000, 10 tysięcy, 80 tysięcy i w ten sposób powstawała tak zwana Wielka Orda. Orda w języku mongolskim oznacza nic innego jak właśnie taką zbrojną kupę, niemniej jednak słowo to zostało bezpośrednio wyewoluowane z ich naturalnego, ojczystego języka, bo pierwotnie to słowo oznaczało nic innego jak namiot. Właśnie tą jurtę mongolską, namiot, który stawiało się na wielkim stepie i w którym mieszkali pasterze, czyli tak zwane ały. Kurde, poprosiłem moje wojska, żeby się ustawiły. One tego nie zrobiły. Ustawiły się w totalnej dupie, w kompletnym bezładzie, tak więc jestem ciekaw, nie wiem czym te wojska się kierują, ale no chciałbym, żeby mnie troszkę posłuchały. W końcu po to tu jestem, żeby rozstawać rozkazy. A wy po to, żebyście te rozkazy słuchali w końcu, nie? No chyba tak mi się to wydaje. Może się mylę. Jak to będzie z tą robotą, co? Janusz! Jak to będzie z tą robotą? No, walczymy czy się bawimy? A? Jak to będzie? Zdecyduj się, chłopie. Walczymy czy się bawimy? No jednak walczymy, no i widzisz, co tak, trudno było zadecydować. Takie to było ciężkie. Prosto z mostu. A nie tam jakieś podchody. No. No i zaszarżował na naszą falangę, więc zasadniczo gościa zmiażdżymy.
No i bardzo dobrze. Tutaj ich okrążyliśmy. Ale się nie poddawali bardzo długo. Kontynuuj, Miewo. Kontynuuj, Miewo! A gdyby to dobrze rozegrać, to by dałoby się nawet zdobyć całe Ateny, no ale nie dogonię już tego oddziału, niestety. Mam ciężko zbrojną konnicę, jest to nierealne. A szkoda. Ale mimo wszystko będę próbował. Patrzcie, jaka twierdza na horyzoncie. Całkiem to ładnie wygląda. I kontynuując. W ten sposób właśnie powstawała potężna orda. Czym ta orda się charakteryzowała? Przede wszystkim swoim koczowniczym charakterem. Orda mongolska wykreowała drugi co do wielkości twór państwowy świata, dlatego, że pochodziła z obszarów stepów, że to był lud koczowniczy. W przypadku innych normalnych państw, celem armii było zdobycie państwa wroga. W momencie, kiedy wygraliśmy wojnę, armia się albo rozchodziła do domów, albo zostawała na terenie wroga, żeby pilnować porządku. I tyle, i wojna była skończona. W przypadku ordy mongolskiej było inaczej. Dlatego, że oni nie mieli celu. To nie było tak, że im zależało na zdobyciu kraju państwa sąsiada. Nie. Im chodziło o przeżycie. A skoro znali się na życiu koczowniczym, no to im dalej mogli iść, tym lepiej. Zabij ludność? Nie, no zajmij osadę, tak jak mówiłem. To będzie moje zagłębie produkcyjne. Widzę kolejne potężne armie brutusów, co nie nastraja mnie najpozytywniej. Ale już mam przynajmniej jakiś przyczółek w tamtym rejonie świata. Co daje jakieś nadzieje na przyszłość. Niestety kampus Scytów został zaatakowany. Znowu! Znowu! W koło Macieju robię bez przerwy te same rzeczy. W koło Macieju walczę o te same prowincje, co jest dosyć smutne, no ale cóż. Z tego co widzę, nagrywam 30 minut. A to co? Tak, to ma sens, pewnie. Armia... w zasadzie flota, nie armia. Flota piratów powstała zaraz przy głównej flocie mojego państwa. To ma taki sens. Mniejsza. Widzę, że nagrywam mniej więcej 30 minut, tak więc tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek jako tako wam się podobał. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach tego typu, a także innego typu na tym kanale. Hej ludziska!